Cześć, witam Was serdecznie. Troszkę dzisiaj gwizda zimnym. I tak na wstępie chciałem powiedzieć, jakby mi się dzisiaj jakaś plątanina zdarzyła, to musicie mi wybaczyć, ponieważ jestem po wieczorze, jakkolwiek by to brzmiało, ze szwagrami, więc wiecie, jak to się kończy. Dzisiaj świnie miały taką troszkę bieda edition, wersję oszczędnościową obrządku, bo w sumie sam trochę wyglądam jak taka bieda edition. Ale chciałem Wam pokazać takie w sumie pierwsze odpalenie pełne, powiedzmy, po całej jakby zamontowaniu całej instalacji. No wyjechałem trochę na dwór, więc to nie jest pierwsze, a drugie po resecie komputera w ciągniku i tak dalej po założeniu instalacji wodorowej. Także chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Zamontowałem sobie tutaj, jak widzicie, ją zamiast schodków. Były różne pomysły, miało być to na schodkach, miało być... W sumie od początku wiedziałem, że ona będzie tutaj, ponieważ prawych drzwi praktycznie nie używam, szczególnie jak mam założony terminal od opryskiwacza, z prawej strony nie wysiadam, jest tutaj w sumie joystick od tura, więc to wysiadanie też jest trochę utrudnione, więc od początku wiedziałem, że ona tutaj będzie zamontowana. Koncepcje na montaż tej skrzynki były bardzo różne, zostało to zamontowane tak, wyciągnąłem schodki, praktycznie bezinwazyjnie dla ciągnika cała instalacja jest zamontowana. Jeden bubel jest taki, że przez błotnik, o, nie idzie jej otworzyć, ponieważ miała ona być wyżej, to wtedy nie kolidowało, teraz jest tak trudno. Troszkę na chama ją tu otworzę. Cała instalacja wygląda tak. Zbiornik na roztwór, reaktor oraz tutaj mamy filtr, zwykły jakiś tam filtr paliwa. Mamy dwa wężyki. Tutaj jest roztwór zrobiony z sodą kaustyczną, woda destylowana, demineralizowana bądź deszczówka. Dwa węże do reaktora. Do reaktora jest pociągnięte napięcie. Z reaktora z jednej strony idzie woda do reaktora. Tutaj pod wpływem energii rozkłada się na tlen i wodór. Wodór bąbelkuje sobie do góry. Tutaj wychodzi przez filtr, idzie dalej. Pokazuję dalej. Zablokuję sobie tura, żeby różnie to było. Bywa, na łebek nie spadł. Pokazuję Wam jeszcze zaraz dalej. No, jak to wygląda. Pomagał mi montować to wszystko Piotrek ze Speedtechu, któremu bardzo dziękuję i na pewno gdzieś tam jeszcze jakiś tam link podeślę, bo facet ma naprawdę łeb. Puściliśmy całą elektrykę w peszlu, co nie jest dołączone do zestawu, powinno być, uważam. Peszelek ładnie sobie tu idzie, zobaczcie, zamontowane praktycznie jak fabrycznie. Nawet nie czuję, jak rymuje. Tutaj mamy napięcie pod alternator i tutaj po odpaleniu ciągnika przez... o Jezu, jak to się mówi, nie cewkę, tylko... No, taki tam załącznik od prądu. Instalacja działa dopiero wtedy, kiedy odpalimy ciągnik. Dlatego jest tu podłączone pod alternator. No i tu mamy zasilanie zrobione z bezpiecznikiem pod akumulator. O, tu jest ten, jak to się nazywa, no. Dobra, to będziecie wiedzieli na pewno. Dopiero nie jest, czyli mimo tego, że jest podłączone pod akumulator i praktycznie powiedzmy, że ma cały czas prąd, to dopiero instalacja zaczyna działać po odpaleniu maszyny. Dzięki temu mamy jakieś tam bezpieczeństwo, że gaz się nie wytwarza cały czas. Kolejna rzecz, trochę wieje. Kolejna jakby modyfikacja, to jest jedyne miejsce, gdzie jakby ingerujemy w układ ciągnika. To jest tutaj, wpinamy się przed turbinę, wpinamy się z wężem, który doprowadza gaz, czyli wodór, do instalacji, to tu się przewiercamy, uważamy, żeby jakieś tam opiłki nie weszły, delikatnie to musimy wiercić, delikatnie i wyciągając je. Wkręcamy się końcówką, tu jest zamontowany ten przewód, gdzie doprowadza gaz i to jest w sumie wszystko. Jak to będzie pracować, jak to będzie się sprawdzać, to się dopiero okaże. Tak jak mówię, plus jest taki, że w razie gdyby było coś nie tak, wymontowuję całą skrzynkę, odpinam tam ten przewód, wyciągamy kable od elektryki, tam zaślepiam dziurę w tym króćcu, powiedzmy w przewodzie, gdzie idzie paliwo. Paliwo, Boże, no mówię, wczorajszy jestem troszkę, więc powietrze. I tyle. W żaden sposób
Małżonka dzwoni, zaraz idę na śniadanie. W żaden sposób większy, jakby tutaj nie ingerujemy w całą, w cały układ silnika, tylko w ten sposób. Skrzynka to jest mój pomysł. Wiem, że ludzie gdzieś to montują w środku. Tak nie lubię takiej partyzantki. Tym bardziej Piotrek, który jest chłopakiem młodym, ale naprawdę bardzo cierpliwym. Ja jestem, bardzo szybko się denerwuję, jak mi coś nie wychodzi. Piotrek wręcz odwrotnie, nie lubi lipy. Już mnie tu opieprzył za to, że taka jest długa śruba, będę musiał ją wymienić, bo jak przyjedzie, to mnie znowu opierdzieli na krótszą, bo to przecież nie może tak wystawać. Ma chłopak rację, zobaczcie, wszystkie śruby, gdzie tutaj są mocujące, poobcinane. Chciałem, żeby on mi zrobił skrzynkę, no ale doszliśmy do wniosku tutaj jeszcze za jakby pomysłem producenta, który podpowiedział, że warto by było taką skrzynkę może gotową od gaśnic kupić. W tą stronę poszedłem. Jest to skrzynka właśnie od gaśnic. Trochę szkoda, że cała instalacja, moim zdaniem, co już mówiłem też konstruktorowi, wynalazcy, cała instalacja powinna wyglądać tak. Przychodzi w skrzynce, a nie każda część osobno i my sobie to montujemy. Powinno wyglądać tak, że przychodzi to gotowe w jakimś tam skrzyneczce ładnie, a my po prostu puszczamy kable i tak dalej. I to powinno tak być, bo według konstruktora czy tam wynalazcy, montaż tego to jest około 3 godzin, no nam zeszło zdecydowanie dłużej. Sam jakby rozkminienie, gdzie to zamontować, no co, trochę to trwało, żeby wiecie, no to musi to jakoś wyglądać, no nie ma tylko pracować, musi to jakoś wyglądać, więc ułożenie tego wszystkiego tu w skrzynce, tutaj na takim dystansie drewnianym mamy to zrobione, to wszystko musi jakoś tam wyglądać. Więc to nie były 3 godziny, sam montaż, trochę dłużej. No ale tak to wygląda, wydaje mi się, że jest to schludnie zrobione. No cicho. Wydaje mi się, że to jest schludnie zrobione. No i teraz zapalimy. Teraz po zamontowaniu tego w ciągnikach, gdzie mamy komputer, steruje dawką, wyłączamy napięcie na 12 godzin, odłączamy akumulator, co najmniej na 12 godzin, wtedy komputer się resetuje i on ma jakby na nowo nauczyć się doboru dawki paliwa z tym gazem. No jak na razie widzicie, ciągnik nie wybuchł, instalacja nie wybuchła, więc jest ok. Jak to się będzie sprawować później, to się dopiero okaże. Widać, że instalacja pracuje po tym, że z tej zbiorniczka, gdzie jest woda destylowana właśnie z tą sodą kaustyczną, uwalnia się gaz. Widać, że to bąbelkuje tam w środku, więc no coś musi jednak pracować. Nie będę wam tego pokazywał, bo to teraz nie widać, to trzeba lampką zaświecić w nocy i widać, że bąbelki idą. To jest to, co jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem. Jak to będzie pracować, to się okaże. Ciągnik teraz powinien tak naprawdę pochodzić jakiś czas. Nie wiem, najlepiej w jakąś pracę pojechać, jak się rozgrzeje, żeby ten silnik dostosował dawkę, komputer, dawkę paliwa, moment wtrysku i tak dalej, te wszystkie parametry, żeby się to wszystko ułożyło, powinien dostosować do lepszego spalania, bo ten gaz powoduje, to nie jest paliwo samo w sobie, to jest jakby dodatek do powietrza, który powoduje dużo lepsze spalanie paliwa, zwiększa jakby jego energetyczność, dzięki temu mamy, jak to powiedzieć, żeby się nie zbłaźnić, mamy większą dawkę energii z takiej samej dawki paliwa niż wcześniej, uzyskujemy większą energię, dzięki temu ciągnik jest elastyczniejszy, przy mniejszych obrotach ma, teoretycznie, bo to się dopiero okaże, przy mniejszych obrotach ma wyższą moc, uzyskuje, no i co przekłada się na spalanie, dodatkowy plus jest taki, że nie wytwarzają się tak duże ilości różnego rodzaju tam cząstek, o Jezu, no i właśnie, no w spalinach, nie ma takiego syfu w spalinach, jeżeli można to tak kolokwialnie nazwać, ponieważ, tak jak mówię, to paliwo teoretycznie się dużo lepiej dopala, więc nie ma takiego syfu w spalinach, więc teoretycznie powinien rzadziej się DPF wypalać. I użytkownicy, którzy gdzieś tam użytkują już tą instalację, twierdzą wszyscy zgodnie, że maszyny po zamontowaniu tej instalacji, silniki dużo mniej kopcą. Więc gdzieś to jednak powinno być faktycznie, że wiadomo, że w 80% kopcenie to jest jakaś tam nieodpowiednia dawka paliwa, czy nie do końca spalane paliwo. Oczywiście, no zależy jaki jest kolor dymu. Ale czarny dym świadczy gdzieś tam, że coś się dzieje z układem paliwowym. Mniejsze kopcenie wychodziłoby na to, jak jeżeli mamy mniejsze kopcenie z tłumika, wychodziłoby na to, że gdzieś to paliwo jednak jest lepiej spalane. Jak będzie, to mówię, to się dopiero okaże.
No i chyba to będzie tyle, no nie będę was tutaj zagłębić, zmęczył. Tak jak mówię, czy tam tak jak mówiłem, sam pomysł, jakby funkcjonowanie tego układu polega na tym, że pod wpływem prądu energii elektrycznej z roztworu właśnie tej sody kaustycznej z wodą destylowaną, bardzo ładnie, pod wpływem prądu ta woda już rozkłada się na wodór i tlen. Wodór jest transportowany, czy tam ten gaz zasuwa sobie tym wężykiem, jak wam pokazywałem, przed turbinę. Turbina go zasysa razem z tlenem, powoduje to dużo lepsze spalanie według teorii paliwa. Jak będzie, to się dopiero okaże, zobaczymy. No, czy ciągnik więcej pali, kopci, mniej kopci, cholera wie. No, na razie wydaje mi się, że po odpaleniu nie zwróciłem na to uwagę, bo ciągnik naprawdę króciutko pracował, bo go tylko podjechałem, stał dosłownie 4-5 metrów dalej, podjechałem tylko do przodu, zgasiłem. Wydaje mi się, że ci, którzy mają ciągniki, zresztą chyba większość ciągników, po takim odpaleniu, po nocy kopci na biało, wydaje mi się, że kopcił krócej, ale to tam jest takie, wiecie, ja dzisiaj też nie jestem, jeszcze te moje zmysły do końca nie pracują jak powinny, więc to tam jest taka trochę bzdurne gadanie. No zobaczymy. Schludnie to wygląda, jak widzicie. Nie ma tyle, że nie ma schodków, ładnie zamontowane. Peszelek też uważam powinien być dołączony do zestawu, co nie jest, nie ma czegoś takiego w tym zestawie, powinien być, bo te kable no nie mogą sobie gdzieś tam iść koło silnika tak luźno, że tak powiem. Peszel nie jest drogi, akurat tu Piotrek kupił taki drogi peszel, 15 zł za metr, ale umówmy się, no to ile wyjdzie? 2 metry tego peszle, 30, 45 zł, 50, to nie jest koszt. Sama instalacja kosztuje 1200 zł.